Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, sytuacja na Ukrainie nie jest wesoła, no ale urzędnicy Bidena, no i Biden sam w sobie, pozwala na to, że Putin w sumie napadnie na Ukrainę. Dlaczego tak robią? No dlatego robią, że nic nie robią z amerykańską energią. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Co to znaczy? No w Ameryce jest bardzo dużo ropy, gazu, gaz naturalny jest skraplany, jest importowany, to wszystko można przesyłać, sprzedawać, no taki tak zwany wolny rynek. To wszystko się otworzyło po tym, jak Trump otworzył te możliwości. Za Trumpa Ameryka stała się w sumie energetycznie niezależna. Przyszedł Biden, pierwsze co zrobił, pierwszego dnia co zrobił, to zamknął Keystone, no to taki długi rurociąg tam z północy, można powiedzieć, na południe. No i zamknął go. Zamknął tam miliardy dolarów. Amerykańska kompania zainwestowała, to wszystko miało być przesyłane. Zamknęli. Tam nieustannie walczyli, bo lewacy podpuszczali różne plemiona indiańskie, a że to idzie przez jakieś tereny, gdzie gdzieś tam Indianie 500 lat temu chodzili, że tam jakieś ich groby były 4 mile gdzieś za miastem i tak dalej, no i zamknął. Ten cały gaz i to ropa, znaczy ropa nie jest przesyłana tym rurociągiem, no ale jest przesyłana kolejami i cysternami ciężarówkowymi. Także to jest jeden wielki debilizm, bo to kosztuje dwa razy drożej przesyłanie, a przesyłanie następuje. Także żyjemy w bardzo dziwacznych i w bardzo jakichś takich przeciwnych czasach. Biden chce opóźnić to, żeby Putin nie wszedł, czy uniknąć, żeby Putin nie wszedł na Ukrainę, a w tym samym czasie właśnie regulatorzy, ministrowie energii, ministrowie finansów i tak dalej, to robią wszystko, żeby całą tą energię światową, żeby Amerykę pozbawić możliwości uczestniczenia w zasilaniu energii światowej. Także ci obsesyjni zieloni, czy wszyscy wegetarianie, którzy walczą o tą zieloną, no to jest to coraz bardziej samodestruktywne, samoniszczące. To jest po prostu samobójstwo amerykańskie. No i czas jest wyjątkowo dziwaczny. W zeszły czwartek Federalna Komisja Regulująca Energię doszła do wniosku. Podjęła takie decyzje, że zmienią politykę dotyczącą gazu naturalnego, tych rurociągów z gazem naturalnych, no i z portami, tymi terminalami eksportowymi. No co to znaczy? No gdzieś w środku Ameryki jest gaz, to trzeba rurociągiem przeciągnąć, no i gdzieś tam na porcie mieć port, żeby te statki, one z reguły to mają takie wielkie kule, jak zobaczycie zdjęcia tych statków ze skroplonym gazem, no to one nie są kwadratowe, prostokątne, one po prostu mają te zbiorniki w takie trzy wielkie kule. No dlaczego? No dlatego, że to ciśnienie jest uniwersalne, jednolite na powierzchnię kwadratową, także to jest najbezpieczniejsze z fizyki, to jest to znane. Ale to jest ciekawe są kształty. Popatrzcie się LNG ships, czy tam statki, to zobaczycie. No w każdym razie te porty istnieją. Ciekawe jest to, że te porty istnieją z reguły w Zatoce Meksykańskiej. Dlaczego tam jest? No tam na południu to Stany są republikańskie. Te Stany republikańskie, gdzie jest wolny rynek, gdzie jest handel, gdzie jest wolność słowa, no to tam, gdzie jest wolność do posiadania broni, no to są Stany republikańskie. Wszystkie te Stany socjalistyczne demokratów, no to niszczą węgiel,
Pensylwania to miała bardzo dużo węgla. No ogólnie rzecz biorąc, jak się popatrzy na Amerykę, jak patrzycie na Amerykę, to patrzycie, tutaj jest ten zachodni, ten wschodnie wybrzeże, także tu jest Nowy Jork, Waszyngton, Floryda tu na dole, tam byłaby Anglia. Z tej strony patrzycie na swoją mapę, no to tutaj jest Kalifornia, na górze Kanada. No w każdym razie są Apalachy. Apalachy, no to są, to jest taki ciąg gór wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Dlaczego to jest ważne? No 13 kolonii amerykańskich, jak popatrzycie na flagę amerykańską, no to tam jest, tam są kolory czerwone i białe i jest ich 13, także jest 7 kolorów czerwonych i 6 białych, razem 13 pasów na te pierwsze 13 kolonii. Dlaczego to było? No to było, bo to właśnie te 13 kolonii, to one sięgały do tych Apalachów, no bo te góry to były nieprzekraczalne, a później dalej, no to była już Luizjana. No Luizjana teraz każdy rozumie, że jest stan tam na południu, ale Luizjana to się w zasadzie ciągnęła od Kanady aż na południe, tam na Florydę. No i była kupiona w sumie. Ameryka kupiła od Luisa tą Luizjanę. No za kilka tam wagonów złota. No ale w tych Apalachach, no to jest ciekawe, tak jak we wszystkich górach, tak? Tam gdzie są góry, tam gdzie te wszystkie te tektoniczne rzeczy były, to się wszystko przesuwało, to i węgiel wypchało, i tam ropę zostawiło, i tak dalej, i tak dalej. No i tam jest taki zagadnienie, że tam jest bardzo dużo gazu. Dlaczego? I tam cena w tych Apalachach, no to jest 15% tańsza niż gaz, który byłby dochodził do Zatoki Meksykańskiej. To jest duża sprawa. No tyle tylko, że trzeba by było mieć te terminale tu od strony Atlantyku. No a tu od strony Atlantyku te wszystkie, jak popatrzycie na jak Ameryka głosowała, no to wybrzeże jest komunistyczne, te zachodnie i wschodnie jest komunistyczne. Miasta tam, gdzie są, tam, gdzie jest budżetówka, tam, gdzie są, dużo jest szkół, gdzie koledzy, no oni mają płacone z podatków w całej Ameryki, no to są socjaliści. Oni po prostu, budżetówka uwielbia socjalizm, no bo rząd im płaci i płaci dobrze, to oni zawsze głosują na socjalistów. No a cała Ameryka, cały środek Ameryki, wszyscy ci rolnicy, robotnicy, chłopi, to pracują ciężko i nie chcą, żeby im zabierać podatki, no to głosują w sumie na republikanów, na konserwatystów, na Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, tego rodzaju podział. Socjaliści głosują na skrobanki, konserwatyści przeciwko. Socjaliści głosują za konfiskatą broni, konserwatyści głosują za wolnością do posiadania broni. Socjaliści głosują za jedną wielką cenzurą i tylko jednym głosem partii. Konserwatyści głosują za swobodą wypowiedzi. No ale ta cena za energię w tych Apalachach jest 15% tańsza niż reszta. No i by wypadało, żeby to eksportować do Europy. Jakby eksportować do Europy, w Europie ceny są po prostu nieprawdopodobnie większe niż w Ameryce i to by się opłacało. No jest demokrata, senator Joe Manchin, no to on jest demokratą i on właśnie zdenerwował się tą decyzją tej komisji energetycznej i powiedział, że towarzysz demokrata w komisji do spraw energii, no to głosował po linii politycznej, no i w zasadzie niszczy amerykańską energię. Dlaczego po linii politycznej? No bo w agencji głosowali trzech demokratów
głosowało za tym, żeby właśnie skomplikować tą sytuację rurociągów, a dwóch republikanów głosowało przeciwko. Także demokraci w zasadzie załatwili amerykański biznes, załatwili europejskie utrzymywanie ropy. Blokowanie tych wszystkich rurociągów no powoduje to, że ten eksport skroplonego gazu no będzie coraz mniejszy, a Ameryka mogłaby być jednym z największych eksporterów tego skroplonego gazu. Dużo tych projektów znowu jest zawieszona. No one będą odwieszone w 2024, kiedy znowu jakiś normalny republikanin prezydent dojdzie do władzy. No ale to się powinno zmienić. To nie może być tak, żeby rząd, żeby prezydent, żeby państwo mówiło, co prywatne firmy mają robić. To jest niemożliwe, żeby rządowi, prezydentowi jacyś banda nawiedzonych środowiskowych, zielonych dyktowała to, co ma robić. Te wszystkie składy w Appalachach, Marcellus i Utica, no to oni mają takie nieprawdopodobne ilości, że to jeszcze starczy na setki lat. No tyle tylko, że w Ameryce zieloni, no to niszczą, wyniszczają węgiel, wyniszczają wszystkie te bazowane na węglu energie. I to jest właśnie przez dziesiątki lat. Wszystko to się dzieje, że ten eksport jest w Zatoce Meksykańskiej, a nie ma rurociągów, nie ma portów na wschodnim wybrzeżu. No i dlatego ta ropa w sumie w tych Appalachach jest i będzie przez jakiś czas. Manchin, no to on jeszcze jest znany z tego, że w zasadzie zatrzymał rozdawanie tych pieniędzy przez komunistów, te parę trylionów w ramach tego Build Back Better, czyli zbuduj jeszcze raz lepiej, no ale to miało być jedno wielkie rozdawanie. No, Biden wyszedł i powiedział, że wy nie musicie płacić, że nie zapłacicie nawet grosza, no ale to jest taka komunistyczne rozdawanie kiełbasy, tak, głosuj na mnie, to nic nie zapłacisz, no ale mnie mówi, że musi znaleźć kogoś innego, żeby zapłacił. No wszyscy płacą, bo nawet jeżeli żeby to mieć te pieniądze, to nawet ci, którzy głosowali na Bidena, no jeżeli kupują benzynę, no to będą płacili ten podatek. Także cokolwiek dostają, będą musieli płacić więcej. No wiadomo, ci na dole to dostaną 50 razy więcej niż zapłacą za benzynę, ale benzyna podwyższona jest, cena benzyny jest wyższa niż 12 miesięcy temu, co było za Trumpa. No to już nie było za Trumpa, 11 stycznia przyszedł Biden, ale 14 miesięcy temu za Trumpa, no to benzyna była 40% tańsza. No i Manchin właśnie powiedział, że to jest do cholery niepodobne, żeby komisja państwowa odpowiedzialna za to, żeby to wszystko jakoś prawidłowo działało i że są odpowiedzialni za bezpieczeństwo narodu i kraju, żeby ci komisarze z tej komisji do spraw energii, żeby głosowali po linii partyjnej lewaków, także no odrzucili narodowe bezpieczeństwo, no i z niezależność od ropy. Także to jest doprowadza to do tego, że Rosja, która daje 40% gazu w Europie, no to teraz wszyscy w Europie, szczególnie Niemcy, będą się trzęśli, tak? Jeżeli Ameryka nie jest w stanie
dowieść tego płynnego gazu, no to co? No to Europa buduje. Europa, Rosja buduje te rurociągi, stacje przeładunkowe na ten skroplony gaz, no również w Azji. Rosja ściska też Japończyków. Japończyków ściska i przyciska do muru i w sumie szantażuje, jak coś podskoczycie na temat Ukrainy, no to nie ma gazu, nie ma energii od nas i możecie pocałować misia pod ogon. No ale to jest właśnie ta makabra. Wszyscy ci Ruscy aparatczykowie, czy oni się przejmują środowiskiem? No nikt się nie przejmuje środowiskiem w Rosji. Czy Chińczycy przejmują się środowiskiem w Rosji? Też się nie przejmują. No tak, także Chińczycy kupują na wolnym rynku, gdzie można. Wolą kupować od Putina. Putin lubi sprzedawać na cały świat, no bo przez kretyna Bidena ceny poszły w górę. Teraz cena baryłki jest około $100. W Ameryce politycy, urzędnicy ubijają amerykański biznes i nie pozwalają wydobywać węgla, nie pozwalają przesyłać ropy. Także to jest jeden wielki idiotyzm. Lewactwo podniosło cenę oleju opałowego, podniosło cenę gazu, to wszystko, co w Ameryce ludzie używają do ogrzewania, no to są rachunki są makabryczne. $200, $300, $400, $500 za ogrzewanie domu, no to jest normalne, ale to nie powinno być normalne. To jest nieprawdopodobne. Całe te linie przesyłowe elektryczne to też upadają, dlatego w Kalifornii, że to wszystko tam postawili na te energie odnawialne, zamiast pilnować, żeby te linie przesyłowe, te wszystkie kable, słupy i tak dalej były na miejscu, prawidłowe, nowe, odnowione i tak dalej. Także Biden i jego administracja aktywnie wspomaga dyktatora, największego dyktatora i największej akcji, można powiedzieć, wojennej od czasów II wojny światowej. Także, że minister skarbu Janet Yellen i minister energii Jennifer Granholm, no one obydwie po prostu wsadziły łeb w piasek, no i udają, że się nic nie dzieje, tak? One powinny obydwie wrzeszczeć, no ale no, trudno powiedzieć, że jako kobiety, no ale są w ministerstwach, w bardzo ważnych ministerstwach i jest cisza. Po prostu robią po linii politycznej, są poprawne politycznie, słyszą rozkazy od pierwszego sekretarza partii Bidena, no i one wykonują to, co mają. Agencja do spraw energii, regulacji energii w Ameryce powinna być niezależna, powinna patrzeć i robić wszystko dla dobra Ameryki. No a teraz wszyscy robią po linii politycznej, po prostu wsadzają politruków na wszystkie pozycje. No i później, co się okazuje? No to już w Rosji, w Polsce, w Rumunii, w Niemczech Wschodnich, no w każdym kraju, kiedy ludzi odpowiedzialnych za sprawy narodowe wsadzają po linii partyjnej, no to zawsze pada na pysk, tak? No bo jak wsadzają po linii partyjnej, to partia decyduje, a nie ekonomia. A jak ekonomia nie decyduje, no to prędzej czy później coś pada. No albo jest wojna i Niemcy siedzą cicho i wszyscy inni siedzą cicho. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Ameryka, ministrowie energii, ministrowie skarbu, komisja do spraw regulacji
energii, jest w stanie pomagać Putinowi, dlatego że Niemcy po prostu zamkną się, bo nie dostaną ropy. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No mam nadzieję, że zauważyliście, że płacicie coraz więcej za wszystko, szczególnie za energię. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że wybraliście grupę, która spowoduje to, że Putin wejdzie na Ukrainę, no i tam jakiś rząd marionetkowy będzie go wspomagał. No i to jest wszystko wasza wina. To jest wszystko wasza wina, że wybraliście, głosowaliście na Joe Bidena. Zdrowia dla normalnych.